Cześć moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was w iście letniej dziewczęcej odsłonie. Zapodałam sobie taką bluzkę, rozumiecie, na szyję wiązaną. Zapodałam sobie różowy makijaż, taki mega dziewczęcy, tak mi się przynajmniej wydaje. I zapodałam sobie różowe usta, a wszystko to dla Was, żebyście mogli na mnie patrzeć z wielką przyjemnością. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem, z pierwszym z serii na życzenie widzów, coś w tym stylu, jeszcze nie wiem dokładnie jak to nazwę. W każdym bądź razie właśnie zapytałam się Was na moim fanpage'u na Facebooku, jakie tematy byście chciały, abym poruszyła właśnie w ramach rozpracowywania takiej serii. No i postanowiłam, że uporządkuję to w pewnej chronologicznej takiej kolejności. I w pierwszej kolejności zacznę od takich kwestii podstawowych związanych z makijażem. I w dzisiejszym odcinku właśnie postanowiłam, że poruszę kwestię pędzli, ponieważ jest to moim zdaniem jeden z ważniejszych czynników, kroków, posunięć, zakupów, które powinna dokonać każda osoba, która interesuje się makijażem na tyle, aby chcieć z nim kombinować, eksperymentować i po prostu jakoś się udoskonalać w tym temacie. Zastanawia się, od czego zacząć. To właśnie ja proponuję zacząć od pędzli, ponieważ moim zdaniem pędzle, czyli narzędzie, to jest coś, co jest totalnym must have. No a więc dlatego właśnie dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem pędzlowym. Ostatnio robiłam dla Was recenzję, tu gdzieś będzie, pędzli z firmy Sunshade Minerals i jest to ogólnie firma, którą miałam do czynienia jako pierwszą, jeżeli chodzi o posiadanie pędzli. Był to wówczas taki mały secik pędzli podstawowych i właśnie to jest coś, co myślę, że przeżywa każda osoba, która interesuje się makijażem i która chce coś robić więcej w tym temacie. Mianowicie dochodzimy do takiego etapu, w którym stwierdzamy, że potrzebujemy pędzli, że potrzebujemy narzędzia, że mamy pomysł, być może wiemy jak to zrobić, ale nie mamy narzędzia. No więc narzędzia. I właśnie z narzędziami teraz będziemy tutaj się rozprawiać. Ja sobie podzieliłam te narzędzia na zestaw do oczu i brwi oraz na zestaw takich niezbędników, moim zdaniem, do twarzy. Od czego wolicie, żebym zaczęła? Myślę, że od twarzy, czyli od ogółu do szczegółu. Tutaj w dłoni mam dokładnie wszystkie pędzle i ogólnie całe akcesoria, bo właśnie gąbka też wchodzi w skład tego, co ja uważam, że może być przydatne. Jest to 6 pędzli, które ja uważam, że powinna mieć każda osoba, która zaczyna właśnie przygodę z makijażem. Plus właśnie gąbka, ponieważ ona ułatwia życie, ale o gąbce to myślę, że tutaj się dowiecie więcej. Do tych pędzli to już przechodzimy po raz 10 chyba w tym wstępie, nie? Spoko. Pędzelek do podkładu. Ja pierwszym pędzelkiem do podkładu, którym posiadałam, był to pędzelek Hakuro H50S. Jest to pędzelek typu flat top. Ten pędzel jest bardzo dobrym pędzelem dla osób początkujących właśnie do nakładania podkładu, czyli możemy sobie wstemplować podkład i osiągnąć nim efekt fajnego, naturalnego wykończenia, podobnego jaki osiągamy właśnie przy użyciu gąbeczki. Więc uważam, że pędzel do podkładu to jest numer jeden i to jest bardzo istotna rzecz, żeby nie nakładać podkładu palcami, ponieważ nakładając podkład palcami, cały pigment wnika nam w paluszki i niewiele zostaje na twarzy, więc pędzel to jest totalny must have do nakładania podkładu. Następny pędzel, kiedy nałożymy już podkład, musimy go utrwalić, czyli przypudrować. Więc tu się kłania pędzel do pudru. Jest to właśnie pędzel do pudru z mojego pierwszego zestawu, który posiadałam, właśnie z firmy Sunshade Miner. I możemy sobie nim właśnie fajnie wklepać, żeby utrwalić sobie makijaż twarzy, więc to jest również bardzo ważny element. I tutaj możecie dowolnie po prostu mieć taki pędzel do pudru, jaki Wam odpowiada. Ja akurat postanowiłam, że pokażę Wam ten, bo ogólnie chcę Wam tutaj pokazać Wam pędzle z różnych zestawów, albo pojedyncze pędzle, niekoniecznie właśnie zestawy, bo uważam, że zestaw na sam początek, no to nie jest taka do końca najlepsza opcja. I teraz, kiedy już nałożyliśmy podkład, przypudrowaliśmy go,
to możemy przejść do tego, żeby sobie przypudrować okolice pod oczami, okolice korektora. Nie pokażę Wam tutaj produktu nakładania korektora, ponieważ uważam, że można to zrobić palcami albo gąbką. Natomiast uważam, że bardzo istotnym jest przypudrowanie tego miejsca, jeżeli chcecie mieć to trwałe przez cały dzień. I tutaj się kłania pędzelek, który jest idealny. Jest to pędzelek z Real Techniques Setting Brush. I on tutaj idealnie nam właśnie matowi, wjeżdża sobie tutaj w ten wewnętrzny kącik dolny. I idealnie możemy sobie przypudrować, więc po prostu ten pędzel to jest moja absolutna miłość i ja uważam, że on też jest uniwersalny, bo możecie nim sobie zagruntować okolice pod oczami, ale możecie również go użyć do innego celu, jakim jest na przykład chociażby nakładanie rozświetlacza, czy też możecie nawet sobie nim wykonturować nos. To już jest naprawdę do wyboru, do koloru, co kto woli, ale ja go używam i uważam, że każdy powinien posiadać pędzel, który będzie mu służył do gruntowania okolic pod oczami. I kiedy już sobie przypudrujemy okolice twarzy, okolice pod oczami, to przystępujemy do konturowania produktami sypkimi, pudrowymi. I tutaj mam trzy pędzle, które moim zdaniem też powinna mieć każda z osób, które zaczynają przygodę z makijażem. Pierwszy pędzel to jest pędzel też z Hakuro H21, to jest pędzel do konturowania. Drugi pędzel to jest pędzel z setu pędzli Sunshine Minerals i to jest pędzel do różu i on tutaj bardzo fajnie właśnie z kośną stroną nam uderza centralnie w tą tutaj taką bułeczkę na twarzy, to jabłuszko, na które powinniśmy zaaplikować róż. I pędzelek do rozświetlacza, ja sobie akurat zaadaptowałam pędzelek z Maestro, jest to taki płaski pędzelek, ale on moim zdaniem tutaj idealnie właśnie tak nam może posłużyć, żeby tutaj wjechać sobie na szczyt kości policzkowej. Kiedy pędzelki do twarzy mamy już za sobą, to przechodzimy do pędzelków do oczu i do pędzelków do brwi. Pędzelek do brwi, który ja serdecznie polecam wszystkim osobom, które zaczynają z makijażem, jest to pędzelek od Zoewy i jest to pędzelek w numerze 322 Brow Line i on ma końcówkę taką dość twardą i szpiczastą. To właśnie takim pędzelkiem będzie Wam po prostu łatwiej, dlatego że on nie jest tutaj miękki, nie wygina się w żaden taki sposób problematyczny. I kiedy już sobie wypełnimy brwi, to chcemy sobie wyrównać okolice pod łukiem brwiowym i możemy do tego użyć pędzelka płaskiego, syntetycznego, którym sobie możemy właśnie tutaj fajnie zaznaczyć i wyczyścić obszar pod łukiem brwiowym. I warto mieć właśnie do tego celu osobny pędzelek, który będziemy miały tylko i wyłącznie właśnie do nakładania sobie cienia beżowego tutaj pod łuk brwiowy, żeby się nie okazało, że wiecie, chcecie na szybko sobie wyrównać tutaj miejsce pod łukiem brwiowym, a się okaże, że na przykład ten pędzelek macie brudny z innego cienia, więc warto mieć taki osobny pędzelek właśnie do tego celu. Kolejny pędzelek, kiedy już sobie wyrównamy obszar pod łukiem brwiowym, chcemy sobie zazwyczaj nałożyć cień i rozetrzeć go. Więc możemy go nałożyć płaskim, syntetycznym również pędzelkiem na chociażby powiekę ruchomo wklepać, takim wklepującym ruchem bardziej to, możemy to uczynić, a rozetrzeć możemy go pędzelkiem takim puchatym. Ja zalecam pędzelek z naturalnego włosia, wybaczcie mi, że on jest o takim zabarwieniu, ponieważ no, ja po prostu wykonywałam przed chwileczką ten makijaż, który mam na sobie, do którego tutorial będzie w sobotę i on bardzo pięknie właśnie tutaj rozciera te produkty, które sobie nałożymy właśnie na obszar powieki ruchomej lub jeżeli chcemy sobie zaznaczyć załamanie powieki, to tym pędzlem zrobimy to w fajny, nienachalny sposób. Zresztą widzicie, jak to tutaj wszystko delikatnie przebiega. No, wow, wow, wow. Pędzelek, który jest pędzelkiem przedostatnim, jeżeli chodzi o oczy, to pędzelek do takiego bardziej precyzyjnego rozcierania granic. Ja akurat mam pędzelek z takiego zestawu chińskich puchaczy ze stronki AliExpress i on jest o takim wykończeniu czubeczkowym, ma taki szpic. I jest dość zbity i taki twardy i fajnie można sobie właśnie nim tutaj rozetrzeć tą dolną linię rzęs, kiedy chcemy sobie tutaj nałożyć. No to możecie go użyć też na przykład do rozświetlania wewnętrznego kącika, bo on tutaj właśnie tym takim szpiczastym elementem kuleczki właśnie fajnie nam tutaj wjedzie w ten obszar wewnętrznego kącika. I ostatni pędzelek, który uważam, że jest totalny must have dla wszystkich początkujących, to dobry pędzelek do eyelinera. No ja akurat mam tutaj ze sobą pędzelek z firmy Sunshine Minerals. I ja wiem, że też Zoewa ma taki pędzelek właśnie, który tutaj ma tą końcówkę taką wygiętą w taki charakterystyczny sposób. I to właśnie pozwala fajnie tutaj tak pod odpowiednim kątem poprowadzić kreskę. Pozwala też później tutaj fajnie sobie ją jakby cofnąć i wykonać ten ruch taki zawracania niejako. Tak, żeby sobie właśnie nie wykonać żadnej krzywdy, nie zrobić żadnej wielkiej plamy, nie zrobić żadnej wielkiej krechy. Po prostu on jest mega precyzyjny i właśnie to wygięcie moim zdaniem powoduje, że możemy sobie tak nawet blisko go chwycić i po prostu poprowadzić go pod takim fajnym kątem, złapać sobie ten taki odpowiedni kąt, jeżeli chodzi o kreskę, co jest, jak wiecie, bardzo ważne, o ile nie najważniejsze.
I tyle tak naprawdę. On również pochodzi z setu pędzli Sunshine Minerals, który właśnie ostatnio recenzowałam. Pędzelki, które są w sklepach plastycznych, też są bardzo fajne. Mają te końcówki też takie dosyć stabilne. Można sobie w łatwy sposób właśnie wykonać tą kreskę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pędzle, które ja uważam, że powinna mieć każda osoba, która zaczyna z makijażem. Ja na dzień dzisiejszy, szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie w ogóle wykonywania makijażu bez arsenału pędzli. I nie mówię tutaj o wielkich ilościach, ale chodzi o właśnie takie podstawy absolutne. Kiedyś wykonywało się makijaż palcami, ja tego sobie nie potrafię totalnie teraz wyobrazić, a było to tak naprawdę zupełnie niedawno. Dajcie mi znać, jakie Wy macie podejście do tego tematu. Czy uważacie, że możecie wykonywać makijaż dłońmi i sprawdza Wam się to i Wam się to podoba? Czy też już dorosłyście do tego, albo po prostu macie taką potrzebę, żeby posiadać pędzle? Koniecznie dajcie mi znać, bo jestem niezmiernie ciekawa, jakie Wy macie właśnie odczucia w tym temacie, jakie macie potrzeby. A dziś już dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny dla tych z Was, które właśnie się zastanawiały, jakie pędzle kupić sobie na początek. Dziękuję Wam bardzo i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Aha! I nie zapomnijcie, że tutorial do tego makijażu pojawi się w sobotę. Bo wiem, że ostatnimi czasy jesteście ciekawe właśnie tego, jak wyglądać makijaż, który mam na filmiku, więc dlatego postanowiłam to robić dla Was w takiej właśnie kolejności. Dobra, żegnam się już, pa! Tell me a tie, tie.